w tym sezonie rozegrałeś dwa świetne mecze na stadionie narodowym w Warszawie najpierw zwycięstwo z Niemcami z reprezentacją Polski później wraz z Sewillą przyjechałeś zdobyłeś ligę Europy czy można powiedzieć że ten stadion narodowy stał się już twoim ulubionym ulubionym obiektem nie ukrywam, że, że jest to fantastyczny stadion, przede wszystkim przepiękny. Za każdym razem, kiedy znajomi z Francji, z Hiszpanii przyjeżdżają, czy to moja dziewczyna, uwielbiają ten stadion, bo naprawdę jest wyjątkowy. I przede wszystkim publika Grając, kiedy ma się okazję grać przed tą publicznością, reprezentować 40 milionowy kraj, to, to z przyjemnością przyjeżdża się na zgrupowanie, na kadrę, na, 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 na kadrę i kiedy wychodzi się na boisko, to ma tylko się jedną myśl w głowie, dać z siebie wszystko, 100% dla, dla kraju, dla, dla publiki. A jak porównałbyś te dwa zwycięstwa, o których wspomniałem, to zwycięstwo Polski z Niemcami i finał Ligi Europejskiej, w którym strzeliłeś gola? Czy, czy jesteś w stanie powiedzieć, który z tych meczów dał Ci więcej emocji, więcej radości? Ciężko porównywać te mecze, bo, bo z Niemcami nie byliśmy faworytami tego meczu. Nikt nas nie widział, nikt nie widział, że możemy przynajmniej osiągnąć jakiś sukces w tym spotkaniu. Przed tym meczem atmosfera wokół kadry nie była najlepsza, każdy, każdy, każdy się pytał ile przegramy w tym meczu, a, a okazało się, że kiedy, kiedy wyszło 11 zawodników na boisko i trójka, która weszła e, na plac gry, to pokazała charakter. Wolę Walki, że może osiągnąć korzystny wynik i, i wygraliśmy. E, każdy po meczu przecierał, przecierał oczy. A ty przecierałeś? Ty byłeś trochę zaskoczony tym, że zdołaliście pokonać świeżo upieczonych mistrzów świata? Kiedy podchodzę do każdego meczu, mam tylko jedną myśl w głowie. Zwycięstwo, i nieważne, czy gra się z Gibraltarem, z Niemcami, czy ze Szkocją. I, i, i tak samo potrzebuję tego spotkania. Każdy zawodnik wychodząc na, na miał chciał wygrać i, i poprzez ciężką pracę, bo nie było to łatwe spotkanie, yy, okazało się, że jesteśmy w stanie jako zespół jeden za drugiego walczy i osiąga sukces. To było coś, coś wspaniałego. Mówimy teraz o tym meczu Polska Niemcy. Z drugiej strony był finał Ligi Europejskiej. Ty strzeliłeś gola przed polską publicznością w finale europejskiego pucharu. Czyli taki mecz, taki gol, to jest spełnienie twoich dziecięcych marzeń. Czy to jest najpiękniejszy moment w twojej karierze? Jak na dzień dzisiejszy tak. Gdybym musiał opisać ten finał przed sezonem, to na pewno bym nie zrobił te, tego w ten sposób, bo z bo, bo, no zbieg okoliczności, że przechodzę do klubu, który walczy w Lidze Europy, finał w Warszawie, przed własną publicznością. Udało mi się strzelić jeszcze gola. To jest to jest coś fantastycznego. Po, po tym meczu aż był, można powiedzieć, okres taki trochę wakacyjny. Nie chciałem jechać na wakacje, tylko mówię od razu zaczynajmy nowy sezon. To było coś wyjątkowego. Nic, tylko pracować i, i, i sobie powiedziałem, żeby, żeby to był tylko dopiero początek, że, e, że najbliższe lata, żebym osiągał tego typu sukcesy i odczuwał tego, sukcesy i odczuwał tego typu emocje. Ostatnio na kanale na YouTubie Łączy Nas Piłka pojawił się filmik, że ostatnio próbowałeś powtórzyć tę akcję. tą akcję z Bramką na stadionie narodowym z finału Ligi Europy, ale tym razem mało brakowało. Tym razem piłka przeszła obok słupka. Znaczy... No nie będę zawsze strzelał goli, no, trzeba to zrozumieć. No, udało mi się w finale. E, tak, jak, tak jak powiedziałem e, podczas tego filmiku żartobliwie, że jedni strzelają na treningu, niektórzy przed rozgrzewką, no, a mi się udało w finale i to jest najważniejsze. Powiem jeszcze, że wolałbym strzelić jedną na w finale niż trzy na treningu. Zdecydowanie. 30 na treningu. 30 na treningu. To nie nie ma dla mnie problemu. To zrozumiałe. Ten sezon w ogóle jest bardzo udany w Twoim wykonaniu. Najbardziej udany sezon w Twojej karierze. Idzie wam dobrze z reprezentacją w eliminacjach, poszło wam fajnie w Primera División, wygraliście Ligę Europy. Ty indywidualnie dostajesz kolejne wyróżnienia. Wiele mediów wybiera ciebie do 11 sezonu Primera División. Portal UEFA.com wybrał ciebie do 18 sezonu, jeżeli chodzi o Ligę Europejską. Czy tego typu wyróżnienia mają dla Ciebie znaczenie? Przywiązujesz do tego wagę? Dla mnie to jest drugorzędna sprawa. Przede wszystkim dla mnie są ważne sukcesy, bo w momencie, kiedy zespół gra dobrze, kiedy osiąga sukcesy, każdy zawodnik indywidualnie jest, jest dostrzegany, bo gdyby Sewilla nie osiągnęła tego sukcesu, to by, to by było dużo mniej zawodników Sewilli w tej osiemnastce. Dlatego tylko świadczy, że poprzez kolektyw, poprzez osiąganie sukcesu jako zespół, każdy zawodnik jest dostrzegany, i, i właśnie dzięki, dzięki Sewilli, dzięki temu zespołowi, ja również. To, co ciebie wyróżnia wśród wielu Polaków i na pewno wśród wielu piłkarzy, to akcent. Pol to, a to na pewno masz francuski. Akcent się wyróżnia. Akcent się wyróżnia, zdecydowanie. A skąd ten akcent? Wrodzony. Cięż, ciężko im powiedzieć. Kiedy jestem we Francji, mam akcent straszny, kiedy jestem w Polsce, mam akcent. No, takie ciężko im... To jest jedna rzecz, która ci wyróżnia, ale chciałem powiedzieć o innej. Mianowicie ty całkowicie stronisz od alkoholu i nawet po zwycięstwie w finale Ligi Europejskiej, kiedy Twoi koledzy pewnie idą wypić jedno czy dwa piwka, poimprezować troszeczkę, świętować zasłużony sukces, ty nie idziesz na taką imprezę, nie bierzesz w niej udziału, nie pijesz alkoholu. Następnego dnia rano budzisz się, schodzisz o 6 rano do basenu hotelowego, a tam spotykasz Adama na wałkę, bo takie, takie wydarzenie miało miejsce. Czy on był bardzo zaskoczony, kiedy, kiedy zobaczył ciebie o 6 rano na basenie? Bo pewnie mógł sobie wyobrażać, że leczysz gdzieś tam akurat ska skacowany i, <grym> i odpoczywasz. Nie, nie było czasu, jeszcze trzeba było przygotowywać ten mecz z Gruzją, ale tak na poważnie to, to miałem problemy z, ze snem po meczu, jak, jak po każdym innym I, i odczuwałem ból w nodze i, i stwierdziłem, że po prostu to, to dobrze mi zrobię, pójście na, na basen, na saunę, dlatego stąd ta decyzja. Ale ten, tą całkowitą abstynencję że jako przejaw profesjonalizmu. Masz świadomość, że gdybyś od czasu do czasu wypił nawet jedno czy dwa piwka, to mogłoby ci to przeszkodzić w rozwoju piłkarskim? Uważam, że to jest, to jest dwa w jednym, bo nie jestem jakiś fanem alkoholu. Przede wszystkim mi to nie smakuje, ale zdaję sobie sprawę, że, 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 że to nie jest wskazane dla sportowców, bo ja staram się prowadzić jak najzdrowszy tryb życia, bo zdaję sobie sprawę, że to jest podstawa do osiągania. Osiągania wyników, bo, bo ważne, jeżeli chcesz grać co trzy dni na odpowiednim poziomie, żeby twoje, Twój organizm wytrzymał to fizycznie, to musisz odpowiednio podchodzić do tego typu detali, jak żywność, sceny, bo to, bo to jest klucz.